Wiele polskich imion jest trudnych do wymówienia dla Japończyków. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o japońskich i polskich imionach. W języku polskim męskie imiona często kończą się na współgłoskę. Na przykład Tomek, Filip, Kamil, Mariusz. Wszystkie japońskie silabariusze są kombinacjami samogłosek i współgłosek. Wszystkie silaby kończą się samogłoską. Imiona również. Dlatego Japończykom trudno wymówić słowa z kolejnymi współgłoskami. Polski jest taki trudny. Polskie imiona ziemskie zwykle kończą się na A, jak na przykład Julia, Agnieszka, Natalia czy Amelia. To jest trochę łatwiejsze do wymówienia niż imiona męskie. Jakie imiona są trudne do wymówienia dla Japończyków? Grzegorz, Krzysztof, Zdzisław. Brzęczyszczykiewicz. Nawet teraz nie potrafię tego dobrze wymówić. Ale kiedy pierwszy raz to usłyszałam, to myślałam. Gdzie co? Noni? Tego się nie da wymówić. Na moich zajęciach z japońskiego, kiedy przychodzi nowy uczeń, czuję ulgę, gdy jego imię jest proste do wymowy. Zdrobnienia imion. Język polski ma zwykłe imiona oraz ich zdrobnienia, które są używane jak w pseudonimie. Ponadto każde imię ma swój własny skrót. Jarosław, Jarek, Jaro to samo imię. Albo Anna, Ania, Anka, Anura. Wszystkie dotyczą tej samej osoby. Kiedy mówimy o jednej osobie, każdy używa innego imienia dla tej osoby. Więc na początku byłam bardzo zdezorientowana, o kim mówimy, czy zmienił się temat rozmowy. Na zajęciach grupowych z języka japońskiego zapisuję obecność na liście. Kiedy jestem w nowej grupie, trudno jest zapamiętać, kto jak ma na imię. A jeszcze trudniej znaleźć na liście imię osoby, która przedstawiła się w zdrobniałej formie. Dlatego przekazuję uczniom listę obecności, żeby zaznaczali się samemu. Dobry pomysł. Dawno temu byłam na pewnej polskiej imprezie. Poznałam tam nowych ludzi. Wszyscy mówili na jednego z kolegów, Jarek. Myślałam więc, że naprawdę Jarek to zwykłe imię. Ale na plakietce zauważyłam imię Jarosław. Aha, pomyślałam, Jarek to Jarosław. W takim razie Jacek to Jarosław. Kiedy o tym powiedziałam pozostałym, wszyscy zaczęli się śmiać. Powiedziano mi, że nie ma skróconej wersji imienia Jacek. Do tego był też kolega Kuba z imieniem Jakub na plakietce. No i koleżanka Ola, która w rzeczywistości jest Aleksandrą. To niemożliwe. Przecież to kompletnie inne imiona. Hanna to Hania. Anna to Ania. Okej, więc Joanna to Joania. A właśnie, że nie. Joanna to Asia. Aleksandra to Ola, a nie Ala. Alicja to Ala. Małgorzata to chyba Maja? Nie. Gosia. Magdalena to Maja. Jurek to Julian. W takim razie Jurek to Julian, tak? Nie. Jurek to Jedzie. Czy tu w ogóle jest jakaś reguła? Nie. A czy są polskie imiona, których również używają Japończycy? W języku japońskim hana oznacza kwiat. Piękne imię, prawda? Julia. Po japońsku Yuri to samo co Lidia po polsku. Julia jest także znaną postacią w mandze i anime Fist of the North Star. Maya to też japońskie imię.
Główną bohaterką Maja manga Grass Mask jest również Maja. Kai. Kai oznacza po japońsku może. Piękne imię, prawda? To imię męskie. Uwaga! Niektóre polskie imiona są dziwne dla Japończyków. Ora. Ora jest dialektem i oznacza po japońsku ja. Ora Goku. Mówi Goku z anime Dragon Ball. Was? Ora Goku! To bardzo znana fraza w Japonii. Basia. Basia to po japońsku pozwolone. Myślę, że Japończyk będzie zaskoczony, gdy usłyszy takie imię. Bo on zrozumie, jestem powodzem. Iga. Iga to po japońsku kolce kasztana. Dla Japończyków to jest bardzo ostre imię. Dorota. Dorota oznacza po japońsku błotniste pole. Gdyby tak nazwać japońską dziewczynkę, nie byłaby zadowolona. Po japońsku dare znaczy kto. Na lekcji japońskiego zapytałam ucznia Daruka. Dare desu ka? Czyli kim jesteś? A on powiedział tak. Zrozumiał moje pytanie jako czy masz na imię Darek? Dare i Darek są podobnie, prawda? Jak podoba Ci się odcinek o imionach? Napisz w komentarzach, jakie jest Twoje ulubione imię. Jeśli Ci się podobało, łapka w górę! Bardzo mnie ucieszy, jeżeli zasubskrybujesz mój kanał. Do zobaczenia!